serdecznie zapraszamy. I na rozgrzewkę tutaj przeczytamy wam kilka wierszy. Wiersz pierwszy. Ogrzewam każdy kamień swoją ciepłą krwią, czołgając się jak mały szary wróbel, któremu ci na podobieństwo wyrwali skrzydła, a Feniks tętniący bólem płonie we mnie. Jeziora wyschniętych łez twoich zabiły go tysięczny już raz swą kamiennością. Zapraszamy serdecznie. Dzień promocji poezji. Dużo wierszy bez herezji. Zapraszamy do czytania. Dzisiaj rządzi wierszowania. Kto nie leń i nie łachmyta, ten wiersz z nami dziś przeczyta. Chodźcie z nami, też będziecie poetami. Dziś poezja tutaj rządzi, bo kto czyta, ten nie błądzi. Honorem stało się jedno życzenie, by różne rasy oddzielnie chowano. Zaproszenie. Długi warkocz petentów, zaproszonych na wczoraj, słucha relacji, jak znika szczerość. Przy stole pajęczyna oplotła siecią, rozdarty fotel, sztuka czy plagiat. W pół drogi, w pół słowa, twarze pełne emocji, zbroją swoją cierpliwość z marszczkami niepewności. A każdy z nas ma swoje wartościowe. Nie wierzę w istnienie Homera. Nie wierzę, że święty Wojciech napisał Bogu Rodzice. Litwo, ojczyzno moja, tyś nie jest moją ojczyzną. Kronika anonima, bez dat i po łacinie, nie może być zabytkiem języka polskiego. Nie chce mi się wierzyć, że ktoś uczy takich bzdur. Nie wszystkiego mrę. Pozostanie po mnie moja niewiara i nieprzespany grób i kara. Moje martwe widzenie, żywe wyobrażenie. Ubrałam w buty, ubrana w szaty. Błądzę, błądzę, na której kwiaty patrzą w dół.